Dziękujemy bardzo. Laureaci nagrody Muzyka Źródeł. Stanisław Głaz i zespół Gołczynecki. No i czas na zapowiadane rozstrzygnięcie konkursów fonograficznych Muzyka Źródeł po koncercie Muzyki Źródeł, Fonogram Źródeł ubiegłego roku. Ten konkurs po raz pierwszy zorganizowaliśmy w 2009 roku, kiedy zaczęto wydawać płyty z muzyką ludową. W tym roku nasze jury obradowało w składzie profesor Piotr Dalik, Instytut Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego, dr Weronika Grozdewko-Łacińska, Instytut Sztuki PAN, a także Anna Szewczuk, Anna Szotkowska i Magdalena Teichma, które reprezentowały program drugi Polskiego Radia. Zapraszam bardzo serdecznie i proszę o wręczenie nagród Weronikę Grozdewko-Łacińską i Annę Szotkowską. Zatem pierwsza nagroda, jury przyznało ją Stowarzyszeniu Akademia Łucznica za album Maria Siwiec, śpiewaczka z gałek ruśninowskich. Nagrodę przyznano za wspaniały portret śpiewaczki. Album przedstawia bogactwo, różnorodność jej repertuaru, nagranego z jednym z najwybitniejszych muzykantów z Radomszczyzny, z Piotrem Gacą, no i z uczniami, których dziś Państwo tutaj na naszej scenie widzieli. Zapraszam Marysię Siwiec i Mateusza Niwińskiego. Marysiu, może wyrywas z tej okazji? Może wyrywasa zaśpiewasz nam z okazji otrzymania nagrody? Marysia jest królową wyrywasów. Tutaj. Życzę dużo zdrowia, żebyście 100 lat żyli, coście się do tej nagrody, a to dzisiaj przyczynili. Dziękuję wszystkim bardzo. Gratulujemy bardzo serdecznie. Drugą nagrodę otrzymuje Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej za 3 albumy wydane w ubiegłym roku. Katalog, 3 Festiwal Żywej Muzyki na strun 12 i 3 Smyki 2016, a także Jan Cebula, samouczek tradycyjnej gry na skrzypcach oraz 3 część serii Muzykanci z Puszczy Sandomierskiej. To dwupłytowy album Władysław Pogoda z kapelami. Jury przyznaje nagrodę za nowatorską, pełną i konsekwentną dokumentację lokalnych tradycji. Zapraszamy bardzo serdecznie reprezentantów Miejskiego Domu Kultury w Kolbuszowej po odbiór nagrody. Dwie równorzędne trzecie nagrody jury przyznało Fundacji Waszka za płytę z Domu Kida, za bezcenny dokument i portret muzyczny 4 sióstr Stanisławy Latawic, Michaliny Mrozik, Janiny Bieńko, Stefanii Gołąb, ukazujący repertuar repatriantów z Bośni. Odbiorą nagrodę Marta Derejczyk, Gutek, Zegier z Fundacji Waszka z Wrocławia. No i ta druga równorzędna trzecia nagroda. Stowarzyszeniu Dom Tańca, autorom płyty śpiewa Maria Gałka za odkrycie niezwykłej śpiewaczki i nagrania zrealizowane w domu w naturalnym kontekście spotkań z uczestnikami Kieleckiego Taboru Domu Tańca. A nagrodę odbierają Emilia Herda i Jakub Korona ze Stowarzyszenia Dom Tańca. Jury wyróżniła także 2 zespoły. 9 za dwupłytowy album Przy Betlejemskich Korach, Góralskie Kolędy i Pastorałki, Śpiewanie i Granie to Uciecha Świata, wydane przez pensjonat Moje Tatry w Białym Dunajcu, za upowszechnienie tradycyjnego stylu gry na Podhalu, a także Krajkę, kapelę Syrchia Ochrymczuka i ich gości za płytę Krajka w Domu, wydaną przez wydawnictwo Koka Records, za reprezentowanie tradycji muzycznych Ukraińców w Polsce. Jury podkreśla także wysoki i wyrównany poziom tegorocznych zgłoszeń do konkursu albumów. No i jury przyznało również nagrodę specjalną Remigiuszowi Mazurowi Hanajowi za albumy Dajcie Stołka Cisowego, muzyka tradycyjna Roztocza Gorajskiego i jej wykonawcy, Spod Niebieskiej Góry, druga część, muzyka Roztocza Południowo-Wschodniego oraz Zofia Sulikowska z Wojsławic, portret śpiewaczki. Te płyty wydane zostały przez wydawnictwo Incrudo, Towarzystwo dla Natury i Człowieka oraz Gminny Ośrodek Kultury w Goraju.
Jury, przyznając tę nagrodę za szczególne zasługi, podkreślało właśnie niezwykłą prezentację regionu Roztocza i jego wybitnych artystów w szerokim kontekście kulturowym. Remigiusz Mazurhanaj, gratulujemy. I czas na przyznanie nagród w konkursie na folkowy fonogram roku 2016. W tym roku nasze jury składało się ze znamienitych gości. To Lopa Kotari, która reprezentowała program trzeci Radia BBC. Anna Szewczuk-Czech, program drugi Polskiego Radia. Simon Broughton, magazyn Songlines w Wielkiej Brytanii. A także Jacek Hawryluk, zastępca dyrektora programu drugiego Polskiego Radia. I Tomasz Janas, krytyk muzyczny. Zapraszamy bardzo serdecznie Tomasza Janasa i Simona Broughtona. Hello Simon. Please welcome on stage. Trzecią nagrodę ex aequo otrzymuje Maria Pamenowska z zespołem za album The Voice of Suka, a także Warszawska Orkiestra Sentymentalna za płytę Umówmy się na dziś. Zapraszamy serdecznie po odbiór nagrody Marię Pamenowską. Jeśli jest z nami także Ryszarda Wojciula oraz Marcina Wójka Aksisa i Janny Wiedro, którzy odbiorą nagrodę dla Orkiestry Sentymentalnej. Serdecznie gratulujemy. Drugą nagrodę jury przyznało zespołom Trybunie Tutki i Kwintet Urmuli za album Duch Gór. Nagrodę odbierze Krzysztof Trybunia Tutka i Karol Czajkowski. Karol Czajkowski, wydawca i producent. Proszę Państwa, i pierwszą nagrodę w wysokości 5000 zł i także tytuł folkowego fonogramu roku 2016 otrzymuje Rafael Rogiński i Genowefa Lenarcik, czyli Żywizna, za album Żywizna Play za Zaświecie Śląskim and Other Kurpion Songs. Nagrodę odbierają artyści. Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy. Mamy chwilę na pamiątkowe zdjęcie wszystkich wspaniałych artystów, wydawców, którzy uszczęśliwili nas tyloma pięknymi płytami. A my zaprosimy Państwa już za chwilę na niezwykły koncert. No właśnie, już słyszymy brzask na leśnej łące, świerszcze i skowronki. Dziękujemy bardzo. Tak jest. Najlepsza płyta folkowa ubiegłego roku została nagrana w lesie na Suwalszczyźnie, bo na Kurpiach takiego akustycznego miejsca nie znaleziono, bo musiało być ono z dala od miejskiego zgiełku, od samochodów, od samolotów. Chociaż ci, którzy znają tą płytę, to wiedzą, że w tę przestrzeń dźwiękową wdarł się traktor. Genowefa Lenarcik to kurpiowska śpiewaczka z bezcennym repertuarem, który wyniosła z rodzinnego domu. Jest córką jednego z najwybitniejszych śpiewaków kurpiowskich, Stanisława Brzozowego. Pochodził on z Krobi, koło Kadzidła. Tam urodziła się pani Genowefa, ale za głosem serca powędrowała aż pod Kazimierz nad Wisłą. Tam została, ale mówi, że wciąż jeszcze za Kurpiami tęskni. Stanisław Brzozowy kochał las i upodobał sobie również te plenerowe pieśni leśne. Ten termin pieśni leśne spopularyzował ksiądz Władysław Skierkowski. To są bardzo specyficzne, trudne do wykonywania pieśni. Bardzo wolnym tempie, przy dużym natężeniu głosu, tak aby odbijało się echo, no i muszą być też pięknie zdobione. I ten archaiczny repertuar dla pani Genowefy Lenarcik i dla Rafaela stał się kanwą ich opowieści. Rafael Rogiński, gitarzysta, improwizator, animator kultury, badacz kultur tradycyjnych, znany jest z wielu projektów, no warto tu wspomnieć chociażby Cukunft czy
Wowoka, Altezachen. Ostatnio grywał kompozycję Henry'ego Purcella na swój sposób. No a jest autorem również wyjątkowych projektów z muzykami z różnych kultur, na przykład z Tahirem Palali i z Chidden Aslan, z kurdyjskimi muzykami. A ja przypomnę, że Chidden Aslan tutaj w 2014 roku śpiewała na festiwalu Nowa Tradycja. Rafael jest człowiekiem wielu talentów, wspaniale dialoguje ze światem, z różnymi tradycjami, ale ma jeszcze jeden wielki talent, którego przyznam, bardzo mu zazdroszczę, to dar opowiadania. Rafael tuż po wydaniu płyty odwiedził mnie w audycji, nocnej audycji w programie drugim i wówczas opowiadał o Genovefie. Opowiadał tak, że ja się w niej zakochałam, jeszcze w ogóle jej nie znając. No i opowiadał o tym, jak spotkał Genovefę na festiwalu Wszystkie Mazurki Świata. To był rok 2015. No i poczuł, że muzyka, którą wykonuje pani Genia, go, jak powiedział, zawłaszczyła, że wszystko, co było przed nią i co było później, zostało pokryte mgłą, była tylko pani Genovefa, bluesmenka, która śpiewa o swoim życiu, kurpianka, która śpiewa o swoim życiu. Myślę, że bardzo ważnym elementem biografii Genovefy i Rafaela jest las. Genovefa uciekała jako dziewczyna z siostrami do lasu i tam śpiewały pieśni leśne, które podobno słychać było aż kilka kilometrów, tak pani Geniu? No, tak było. A Rafael też kocha las. Jak opowiadał, pierwsze dźwięki z gitary wydobywał w lesie. Mówił, że właśnie na trzystrunowej gitarze grał i jego sędzią, jak mówił, był las i była natura. No właśnie, nagrali płytę w lesie, towarzyszyły im świerszcze, skowronki, chociaż tych ptaków już nie było wówczas tak dużo, bo to był lipiec, jak nagrywaliście. Nagrywali właściwie nie cały dzień, ale całą noc, bo w nocy i nad ranem słychać tam i szczekanie psa. No i Rafael mówił mi, że pani Genovefa była bardzo zadowolona, że tak nagrywaliście w takich naturalnych warunkach. Do mikrofonów podchodziły zwierzęta, a pani Genia mogła śpiewać tak jak kiedyś, do lasu. Tak było, pani Geniu? Zatem zapraszam państwa. Jeszcze jest sama nazwa, bo już taką piosenkę, tam prawie las, jak się śpiewało, no to... Pani Geniu, do mikrofonu, proszę. I słyszało swój głos po prostu, bo echo z lasu szło do tej osoby, tak jakby tam ktoś był i się ten głos odpowiadał. Także było pięknie. Pani Genovefa Lenarcik i Rafael Rogiński, zapraszamy do lasu. Dziękuję pani Aniu, dziękuję jury, którzy otrzymaliśmy od was tak piękną nagrodę. Dziękuję organizatorom radia. Bardzo wzruszyliśmy tam. Bardzo wam dziękujemy. Wzruszające to jest. Naprawdę coś wspaniałego. Dziękuję. Mój Bozes, mój Bozes, mój Bozes teraz, Bożo moje łódzka, doma to nie nieraz. Bożo moje łódzka, doma to nie nieraz. A zapłacą nie dwa, że miało swe mamy, byłam sama jedna. Oh,
pozałować komu, pozałujecie psie, są pan Jezus w niebsie, tylo go prosiotu, o Boga sierotu, tylo go prosiotu, o Boga sierotu. Gorca po zionecku, Bosia co dzień płacę. Płakałam ja wczoraj, płakałam ja jedzieś. Jeszcze mnie Jasiońku, opłakano jedzieś. Jeszcze mnie Jasiońku, opłakano siedzieć. Zielona Dąbrowa, woda jej nie znałam, nie zeleja na niej, beżonkę posałam. Nie zeleja na niej, beżonkę posałam. Posałaś, posałaś, było się dziecko, trzeba było siadać od Janka daleko. Trzeba było siadać od Janka daleko. Siedzieliśmy daleko, siedzieliśmy oboje, a on do mnie wołał, choć kochanie moje. A on do mnie wołał, choć kochanie moje. Choć kochanie moje, pocieszanie moje, na tej kopce siana osiądziam oboje. Na tej kopce siana osiądziam oboje. Po co się słuchała Jasionieczka tego? Trzeba było słuchać rozumu swojego. Trzeba było słuchać rozumu swojego. Ujniałam, joniałam, rozumu nie mało. Przyszła ta godzina, za niego nie stało. Przyszła ta godzina, za niego nie stało. Nie słuchałam matkę, nie ojca swojego. Teraz muszę bazić dzieciaka małego. Teraz muszę bazić dzieciaka małego.
Matolo moja, matolo moja, poś mnie do dworu służyć. Bądź tam w tym dworze, matolo moja, można rozkosę łożyć. Bądź tam w tym dworze, matolo moja, można rozkosę łożyć. Bądź tam w tym dworze, matolo moja, zielone sochnie krajo. Bądź tam w tym dworze, matolo moja, co rocek wypłacają. Bądź tam w tym dworze, matolo moja, co rocek wypłacają. Przyszedł już rocek, przyszedł i drugi, przesłają się półtora. Idzie dziewczyna, idzie jedyna, niesie dziecię ze dwora. Idzie dziewczyna, idzie jedyna, niesie dziecię ze dwora. Matolo moja, matolo moja, pomóż mi opoziejać. Bo jak urośnie ten młody chłopciec, to może się nam przydać. Bo jak urośnie ten młody chłopciec, to może się nam przydać. Thank you.
samego domu. Do samego domu, na same pogrodkie, żebym się nie bała ojca, a nie matki. Żebym się nie bała ojca, a nie matki. Boja, o matka nie stoja, teno, sia dziewczyno, twoje zdrady boja. Teno, sia dziewczyno, twoje zdrady boja. Zdradziłeś mnie, zdradził, kogo żeś się radził? Czym się najmniejsza, niechżem cię prowadził. Czym się najmniejsza, niechżem cię prowadził. Nie ja ciebie zdradził, sama się zdradziła. Jedna ciemna noczka, coś po niej chodziła. Jedna ciemna noczka, coś po niej chodziła. Chodziłaś, hulałaś, nie grywałaś w karty. Myślałaś, dziewczyno, że to bando żarty. Myślałaś, dziewczyno, że to bando żarty. Nie byłeś to żarty, tylko żarto ziny. Miało być wesele, a to bando chrzciny. Miało być wesele, a to bando chrzciny. Wyżej ja, Jasionek.
panie, na koniu czerwonym. Wiezie ja, drobne listki przysy. Nadobna dziewczyna, dzieciątko kołysy. Nadobna dziewczyna, dzieciątko kołysy. Kołysy, kołysy. Płakać. Wróćmy, Jonek, Jonek, albo by też zapłać. Wróćmy, Jonek, Jonek, albo by też zapłać. Żonka cię nie wróca, zapłacić nie myśla. Żąda na konieka, pojada za Zisła. Żąda na konieka, pojada za Zisła. Za Zisła, za Zisła, za Czerwone Morze. Może mnie Pan Jezus prędzej do pomoże. Może mnie Pan Jezus prędzej do pomoże. Pojadź, Janko, pojadź.
Zakochał się kawaler w dziewczynie i chciał się z nią ożenić. Ojcze mu nie dali, bracia mu zbraniali, kazali mu wyświat iść. Ojcze mu nie dali, bracia mu zbraniali, kazali mu wyświat iść. Młodzianiaczek ze świata powraca, chciał swoloba odziedzieć. Zajechał w podwórko, zaśtukał w okonku. Mama oknem wyjrzała. Zajechał w podwórko, zaśtukał w okonku. Mama oknem wyjrzała. Mamo moja, mamo ukochana, a gdzieś moja loba jest? Wczoraj nino tydzień, jak luba umarła, jeszcze po niej pościel jest. Wczoraj nino tydzień, jak luba umarła, jeszcze po niej pościel jest. Mamo moja, mamo ukochana, a gdzie ona spoczywa? Czy grobi od ziezy w twardą ona leży? Rośnie na niej trzy rózy. Czy grobi od ziezy w twardą ona leży? Rośnie na niej trzy rózy. Młodzianiaczek na cmentarz stąpuje. Brama Mosia odciera. Rózy się kłaniają, wiadomość mu dają. Tu twa loba spoczywa. Rózy się kłaniają, wiadomość mu dają, tu twa loba spoczywa. Lubo moja, lubo ukochana, przemów do mnie słowańko, rada ja bym była, słowko przemoziła, ale teraz twardo spsia. Rada ja bym była, słowko przemoziła, ale teraz twardo spsia. Pogadamy oboje,
nas znają, ludzie nas znają, o nas gadają. O Santa, ja się palą. Ludzie nas znają, o nas gadają. Niechaj nas znają, o nas gadają, choćby po całym świecie. My się kochamy, je kochać będziemy. O mój rozowy księcie, my się kochamy, nie kochać będziemy. O mój rozowy księcie. Thank you.
zakukała kukowońka, jekuje, jekuje. Posiedź ze mnie, kukowońku, gdzie moja szlucuje. Posiedź ze mnie, kukowońku, gdzie moja szlucuje. Może w boru, może w lesie, może za górami. Posiedź ze mnie, kukowońku, gdzie mojaś kochani. Posiedź ze mnie, kukowońku, gdzie mojaś kochani. Może w boru, może w lesie, może też w lesie nie. Może chodzi po polusie, po drobnej lesie nie. Może chodzi po polusie, po drobnej lesie. Chodzi po polusi, a nie też w lesie nie. Tyno leży tam na sianku przy młodej dziewczynie. Tyno leży tam na sianku przy młodej dziewczynie. Niesko słonko, jedzios nad zachodem. Tam stojała tam dziewczyna w polu pod jaworem. Tam stojała tam dziewczyna w polu pod jaworem. Je przeleciał do dziewczyny, a za morza ptasek. I przyniósł on tej dziewczynie z białej rozek siatek. I przeniosą te dziewczynie z białej rozek siatek. Z białej rozy ksiatusecku rozziejał się w lecie. Bo już moja matolońka nie zeje na świecie. Bo już moja matolońka nie zeje na świecie. Żeby moja matolońka jeszcze zrocek zeła, to ja bym się młodziusiańka jeszcze nie zanieła. To ja bym się, młodziusianka, jeszcze nie zanieła. Ale moja matolońka wcześniej umierała. I mojego weselońka się nie doczekała. I mojego weselańka
się nie doczekała. Jego trułaś brata swego,
czuję się nie samego. Place Zaświeć Miesiącu and Another Kurpian Song, płyta roku 2016, Genove Falenarcik, Rafael Rogiński. Opowieść o życiu. Ciało bestrej wody, o bestrej wody, zbierała Andzia czarne jego, zbierała Andzia czarne jego, jena zbierała pewien zbanusek, je wysypała biały fartusek, je wysypała biały fartusek. Najechał cię jo, Jasianiek z pola, Jasianiek z pola. Co ty tu robisz, dziewczyno moja? Co ty tu robisz, dziewczyno moja? Zbierą jego de, Jasianku młody, Jasianku młody. Nie mogę trasić do domu drogi, nie mogę trasić do domu drogi. Dziękuję. A to już była pieśń z przytrampywaniem, to nie była pieśń leśna. W ubiegłym roku zachwycała nas Maniucha i Ksawery, w tym Rafael i Genove. Bardzo wam dziękuję. Była pani wspaniała, pani Gieniu. Gratuluję Krzysztofowi, Ducha Gór. Czy macie też na Podhalu góra Ducha Lasu? Mamy też Ducha Lasu, wszystkiego mamy. Nawet jest taka piękna śpiewka filozoficzna. Lasie mój, lasie mój zielony, w toście łaz wasali, kieja łazy nione. My Krzysztofowie się rozumiemy. Jutro o godzinie 16, drugi dzień przesłuchań konkursowych, tutaj w tym miejscu w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Wstęp jest wolny, gorąco zapraszamy. A o 20? Kożuch, ubiegłoroczny zdobywca Grand Prix na naszym festiwalu, a później zabrzmi portugalskie fado, zaśpiewa Carla Pires. Carla Pires będzie jutro o 9.30 gościem sobotniego poranka dwójki. Zapraszamy na spotkanie z tą niezwykłą, ujmującą artystką. Dzisiejszy koncert dźwiękowo zrealizowali Ewa Guziołek-Tubelewicz i Anna Popowicz i Jacek Gładkowski. Bardzo im dziękujemy. Anna Szewczuk. Krzysztof Trebunia-Tutka. Dziękujemy. Oddajemy głos do studia programu drugiego w Warszawie. Baciarujcie z chłopcy, kia ja baciarował, co chce jednej nocki w doma nie nocował. Ja, ha, 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 waso.